No witam Was serdecznie, to ja, Michael. Idziemy teraz w kierunku jeziora. Jestem, jak obiecywałem, na spacerze z psem mojego dobrego przyjaciela. To jest Szyba. Szyba ma 12 lat już, ale jeszcze się dobrze trzyma. Trochę się podpasła przez to, że właśnie Alan nie może wychodzić z nią, tylko wypuszczają do ogrodu, więc nie ma regularnych spacerów. Damy radę, właśnie po to z nią idę. A to jest wejście do zaczarowanego ogrodu, a raczej do zaczarowanego lasu, a raczej do zaczarowanego jeziora z lasem naokoło. Takie wiejskie rzeczy. Fajne rzeczy. No, powiem Wam, że... ktoś idzie. Powiem Wam, że jest fajna pogoda, to znaczy jest mroźno, ale sympatycznie. Takie rzeczy, mroźno i sympatycznie. No chodź, kochanie. Hello. You're right. Tak. No. Strumyczek. Tu jest wolna. Rozpływa. Zoła Maj. No nie, Maja jeszcze nie ma. Maja jeszcze nie ma. No. Czasami się czekajcie. Tutaj idą dzieci, które pewnie się boją piesa. No jak to dzieci? Znaczy te hinduskie dzieci się bardzo boją psów, z niewiadomych powodów w ogóle, powiem Wam szczerze. Znaczy pewnie kulturowych, nagadali im w dzieciństwie, że psy są złe i w ogóle boją się panicznie piesów. No co, szukamy? Co szukamy? Chodź, skarbie. Chodź, kochanie. Ty to jesteś biedna w tym domu teraz. A tam piesio? Czekaj, teraz będzie afera. Idzie awantura z psem. Chodź, musimy się schować. Szybko, szybko, szybko. Idziemy dalej. Ty? Come on, tata. No zobacz, jaki pies jest grzeczny. Zobacz, przeszedł bokiem. A ty go niepokoisz. No. Nad jeziorem. Tak, jezioro to fajna rzecz, powiem Wam. Tu w lato jest bardzo fajnie. W lato jest świetnie, słuchajcie. Ja się tymczasem zbieram, bo mi trochę zimno w rękę. Nagram jeszcze za chwilę coś dla Was. Pójdziemy tu tylko kawałek, bo jest błoto, a potem pójdziemy do parku. Tam, myślę, będzie lepiej. Tam są betonowe ścieżki, więc nie ma takiego syfu. Alan prosił, żeby nie miała brudnych łap. Już ma. No może wyczyści do tego czasu w trawie. No co dychas, co dychas. O, możecie zobaczyć, ile ptaków. Dużo ptaków tu mieszka. Kacusie i w ogóle. No. Takie mamy jezioro, proszę Państwa. Dobra, to na razie tymczasem. Dajemy się w taki zakamarek jeziorka. Tam z tyłu widać wieżę kościoła, bardzo ładnego zresztą. A ten zakamarek, ja nazywam zakamarek, to jest taki zaułek, tu się właśnie jeziorko się styka ze strumieniem drugim, który je zasila. No chodź, kochani. Idziemy sobie grzecznie brzegiem. I tak to wygląda, ta nasza wejsa. Tak dla tych ciekawskich, bo były pytania, jak mieszkamy, gdzie mieszkamy, co jest wokół i w ogóle. Maciu może nie będzie zadowolony z tego filmu, bo on bardziej woli oglądać nakręcanie życia nocnego w centrum. No ale dzisiaj wiejsko, szatodziejsko będzie, także przykro mi, taka niedziela. Thank you. Pan nie ma dzwonka, to mnie ostrzegł krzykiem, że nadciąga. A, fajny dzień, powiem Wam. A tam widzę psy, więc będziemy zaraz wracać. Może dotrzemy do wyjścia numer 2. Okej. Myszki, to co? Pakujemy się, nie? Dobra. Tu są żonkile. Nasze, zobaczcie. Już mamy żonkile. Chociaż jeszcze mróz przychodzi w nocy. A to ciekawostka, nie? I widziałem też te. Blossom, to są te. Przebiśniegi, czy pierwiosnki, czy coś takiego. No, widziałem już w parku. Nie wiem czasem, czy to się nie popierdzieli, w sensie, że jak jest teraz, było troszkę cieplej, zaczęły kwiatki rosnąć, a teraz przyjdzie mróz i kwiatki umarzną. Czy to nie będzie miało wpływu na ekosystem, proszę Państwa? O, płyną sobie Państwo, zobaczcie, czekajcie. Nie, proszę Państwa, nie jesteśmy w Czechach.
państwo, to... Hello, Ali. You okay? I'm very good, you? That's good. Okay, when we gonna see? All right. Bottle of wine. Bottle of wine. And two spliffs. Okay, see you later then. To mój kolega, sąsiad zresztą, Ali, że sympatyczny człowiek, taki typ samotnika, właśnie często spotykam go tu w tych zakątkach, jak siedzi sobie sam, pali swoje zioło i rozmyśla, kontempluje o życiu. Śmieszny człowiek, ale przesympatyczny. Dobra, my teraz, że tak powiem, wychodzimy na wiochę z powrotem, zbliżamy się do ulicy, idziemy po płotku. Szejba, chuj pan mnie zabije, miałem nie chodzić z tą po błocie, ale... Jakaś szmata leżała przed domem, to wytryci łapy tą szmatą. Tu jest chatka, która mnie interesuje. Ona jest taka zapuszczona i stoi bardzo blisko tutaj tego jeziora naszego. Ale jest... Okna są pozabijane tymi metalowymi takimi, nie wiem, to znaczy, że nikt tam nie mieszka i że chyba przestępstwo było popełnione albo coś. Kurczę, czekajcie, zajrzę tam. O, tajemniczy ogród. Dobra. O, zobaczcie, ile tu jest żonkili. Czekaj, że pokochani. O, czekaj, nie ciągnij mnie serce. Bo mi statyw w postaci mojej ręki funkcjonuje źle. O, żonkila. Żonkiluchy. Lubię żonkile, fajne kwiatki. Pamiętam, z dzieciństwa w ogrodzie mieliśmy to zawsze, że taki na końcu ogrodu był taki zakamarek, gdzie dużo żonkili zawsze rosło. Też miał. Muszę mieć akcent, nie? Wygłupiam się. Dobra, koniec spaceru leśnego. Wracamy do domu, bo jest zimno. Spacer nie trwał 5 minut tyle, co ten film. Tylko troszkę dłużej, ale... O, widzicie? Tu są już zwiędnięte blousony. To znaczy te jakieś wiśniki czy coś tutaj jest, nie wiem. No, zdechły były. Chyba z mrozu. Dobra, ten film jest chaotyczny. Więc będę was wkurzał tym potem. W sensie trzęsienia obrazu. No, to miłej niedzieli wszystkim jeszcze, jeśli będzie ten film opublikowany, zanim wybije północ. A jak nie, to miłego poniedziałku. Ale myślę, że jeszcze się w międzyczasie zobaczymy, bo ja chcę pokomentować z wami troszkę. To nie jest tak, że się ode mnie uwolnicie tak jednym filmikiem ze spaceru. A tymczasem.